Na siódma, ujęcie pierwsze. Czym jest klasyczny networking? Klasyczny networking to najczęściej spotkania biznesowe w realu, gdzie ludzie spotykają się ze sobą po to, aby wymieniać się rekomendacjami do potencjalnych klientów. Jest to zatem biznes oparty na rekomendacjach. Przez dwa lata byłem członkiem największej grupy networkingowej w Europie BNI Kings. Liczyła ona wtedy 70 członków. 70 członków liczy największa grupa networkingowa w Europie. Wracam sobie któregoś dnia po takim spotkaniu biznesowym do domu i myślę sobie, zaraz, zaraz, przecież ja w social mediach na Facebooku mam 5 tysięcy znajomych, a na nigdy nie 30 tysięcy osób. A gdyby tak przenieść networking do social mediów, zaoralibyśmy. 5 tysięcy znajomych na fejsie. Tak duża liczba znajomych świadczy o tym, że mamy wśród kontaktów nie tylko rodziny, ale także znajomych i nieznajomych i przyszłych klientów. Wystarczy, że 2% z 5 tysięcy kontaktów pozytywnie odpowie na Twoje zapytanie biznesowe o współpracę, a masz 100 klientów. 2% KPI daje 100 klientów. 100 klientów płacących każdy po 3000 zł to 300 koła. 300 koła wystarczy na pokrycie wszystkich wypłat. Zostawcie mi znajomych na fejsie, a odbuduję wszystko. 30 tysięcy znajomych to limit kontaktów na LinkedInie. Jeżeli mam 30 tysięcy znajomych, to przecież 24 tysiące sklepów internetowych jest wszystkich, które mogą skorzystać ze drona. Jeżeli mam 30 tysięcy znajomych, to znaczy, że mogę mieć na swoim LinkedInie wszystkich potencjalnych klientów. Umiejętność nawiązywania, znajomości z nieznajomymi to najważniejsza kompetencja dobrego sprzedawcy, przedsiębiorcy, marketera, rekrutera. Dlatego śmiało dodawajcie nieznajomych do znajomych. Jak to robić? Przedstawię wam teraz kilka praktyk. To jest bardzo proste. Wybierz branżę, listę ludzi, którą chcesz dodać, znajdź punkt zaczepienia. Dlaczego dodajesz tę osobę? Napisz wiadomość. Możesz powiedzieć, że byliście na jakimś, nie wiem, imprezie branżowej. I się widzieliście. Nawet jak się nie widzieliście, to wszyscy byli pijani, nie będzie pamiętał. Możesz napisać, że przeczytałeś artykuł, dobry artykuł. Jak nie czytałeś, też napisz, że był dobry. I dodajesz. Dodajesz, dodajesz, dodajesz. A jeżeli boisz się, że ktoś nie przyjmie zaproszenia, to naprawdę popracuj w call center przez tydzień, zrozumiesz, co to znaczy odrzucenie. Poczujesz, jak to jest być nieprzyjętym. W call center, jak zadzwonisz do 100 osób, to dwie może zechce z tobą rozmawiać. A na LinkedIn, jak zaprosisz 100 osób do znajomych, to jedna może cię nie przyjmie. Nie masz się takimi rzeczami. Tworzenie sieci kontaktów na LinkedInie, jak to wygląda w praktyce? Normalnie, jeżeli masz markę osobistą i jakąś firmę, weźmy przykład, Idron system CRM dla e-commerce, wchodzisz na LinkedIn i wpisujesz co? E-commerce manager, szef do spraw e-commerce, e-commerce marketing, właściciel e sklepu internetowego. Wyskakuje ci kilkanaście tysięcy nazwisk i co? Dodaj, 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 dodaj. Wiem, że to jest proste. Po względem technicznym tu nie ma czego tłumaczyć, ale powinieneś sobie robić nawyk żeby codziennie postować i pozycjonować się w świadomości odbiorcy, tego specjalistą, czego jesteś, zostań ekspertem jednej branży. Jeżeli jesteś specjalistą, na przykład o e-commerce, zaczniesz pozycjonować się w ich głowach i z czasem zaczniesz dostawać zapytania ofertowe od nich. Jeżeli masz silną markę osobistą, dostaniesz zapytania ofertowe. Jeżeli jesteś bardziej introwertyczny, wówczas wyjdź aktywnie do klienta z propozycją współpracy. W obu przypadkach spotkasz się z klęską urodzaju. No wyobraź sobie sytuację, że do 500 osób napiszesz, hej, cześć, mam system, który może zwiększyć Ci sprzedaż. Chcesz się spotkać? Niech na 500 osób odpisze Ci 100 i masz zaorane. Nie wyrobisz się w czasie. Przecież każdy na LinkedInie chce współpracować. Po to tam są. Niesamowite, nie? Aby dobrze tworzyć sieć kontaktów na LinkedInie, na Facebooku poznaj trzy zasady social networkingu. Zasada pierwsza. Pamiętaj o postach publicznych i informacjach publicznych. Tylko to, co jest publiczne, buduje Twoją widoczność i rozpoznawalność wśród nieznajomych, tym potencjalnych klientów, a nie tylko wśród znajomych. Jeżeli jesteś specjalistą w danej branży, musisz rzucać jak najwięcej publicznych postów związanych z swoją branżą, bo inaczej ktoś cię nie zobaczy. Pamiętaj, zawsze status publiczny. Druga zasada, napisz wiadomość do kogoś, dlaczego go dodajesz do znajomych. To nie musi być dużo, to musi być jakiś pretekst. To może być na przykład pasja do tej samej branży. To może być na przykład wiara w to, że kiedyś będziecie współpracować. Ale bardzo ważne jest to, żeby pierwsza wiadomość dotyczyła czystych relacji i waszej przyszłości, bo nigdy nie wolno sprzedawać w pierwszej wiadomości. I to jest zasada numer trzy: nigdy nie sprzedawaj pierwszej wiadomości, ponieważ najpierw musisz zbudować jakąś relację, a dopiero potem zaproponować komuś współpracę w odpowiednim kontekście. A propos wiadomości na Facebooku. Messenger dzieli wiadomości na trzy kategorie. Pierwsza to są wiadomości bezpośrednio kierowane do was od znajomych. Inne wiadomości to te, które przychodzą od nieznajomych, mających wspólnych znajomych. Jeżeli rozwiniecie inne na sam dół, znajdują się tam filtrowane. Filtrowane to wiadomości, które przychodzą od nieznajomych, nie mających z wami wspólnych znajomych. Warto tam regularnie zaglądać, dlatego że tam mogą być potencjalni klienci. Kiedyś miałem tam zapytanie o przetarg dla dużej firmy i tam odpowiedziałem po dwóch latach i okazało się, że po dwóch latach to już przetarg się odbył. No ale był następny, także zawsze warto odpowiadać lepiej późno niż wcale. A propos, czasami piszę do klientów z propozycją współpracy. Trzy lata temu napisałem do Michała Góreckiego z koszulkowo.com. Cześć Michał, mamy fajny system CRM dla e-commerce, czyż chcesz go wypróbować? Po trzech latach mi odpisał, hej Rachi, minęły co prawda trzy lata, ale teraz jesteśmy gotowi. Uzbrudził się w cierpliwość, pokorę. Dlaczego on do mnie napisał? Nagle sobie przypomniał? Nie. Ja przez te trzy lata cały czas konsekwentnie budowałem swoją markę i napisał do mnie wtedy, kiedy on był gotowy, bo cały czas nie dawałem mu o sobie zapomnieć. A teraz przykład. Zwizualizuję Wam, jak działa dobra relacja na LinkedInie. Wyobraź sobie, że ja na przykład jadę do Londynu, robię tam zdjęcie, odpalam szampana i mówię. Cześć kochani, mam dla Was dobrą wiadomość: odpaliliśmy biuro i drona w Londynie. Jesteśmy gotowi naszym systemem podbić świat. Wtedy wchodzę na LinkedIn'a na wiadomości i są tam dwie wiadomości. Jedna to jest sprzedaż zimna, a druga to jest sprzedaż oparta na relacjach. Zimna sprzedaż. Dzień dobry, panie Rahimie, jesteśmy firmą rekrutacyjną, która powstała w 1940 roku i zajmujemy się rekrutacją pracowników. Chętnie panu przysiemy ofertę, żeby uszyć coś na pańską miarę. Czy możemy się spotkać? To jest wiadomość zimna. Nie wiadomo, do czego się odnosi, jest to sprzedaż pierwszej wiadomości. A teraz zobaczcie sprzedaż opartą na relacjach. Hej, hej, Rahim, cześć. Widzę, że się świetnie rozwijacie. Widzę, że podbijacie świat. Wow, jestem pełna podziwu. Słuchaj, ty wiesz, że nasza firma ma filię w Londynie i gdybyś chciał zrealizować tam pracowników, służymy pomocą. Wiesz, damy ci polskie ceny, ale zrobimy to w Anglii. Daj znać, jak będziemy mogli pomóc. Ta druga wiadomość odnosi się do kontekstu. Ja wrzuciłem post, że otwieram biuro w Londynie. Ona wtedy składa mi propozycję współpracy. Ta druga wiadomość też pochodzi od osoby, która mnie zna. Czyli zaczyna słowa wow. Czy ona mnie zna? Nie. Ani ja jej nie znam, ani ona mnie nie zna. Nikt nie zna 30 tysięcy osób. Po prostu to jest relacja zbudowana w social mediach. Ale taka relacja, no przyznacie, że dużo łatwiej się do niej odnieść, ponieważ jest tutaj jakaś dwustronna chemia. Moja odpowiedź na tą drugą wiadomość była następująca. Cześć pewnie, jest nasz szef rekrutacji, nazywa się Marcin Marcinkowski. Napisz do niego i jedźcie z tą współpracą. Prawda, że to działa? Tego typu sprzedaż działa, ale głównie w sektorze B2B. I to w tym sektorze B2B, w którym lejek i proces sprzedaży jest długi. Bo wiecie, jeżeli chcemy komuś wynająć na przykład duży biurowiec, albo chcemy komuś wynająć na przykład Alvernia Planet do tego, żeby zrobił tutaj wielkie szkolenia, no to wtedy nie jest to proces sprzedaży, który polega na tym, że wchodzę, kupuję, zamawiam, dzwonię. Jest to raczej proces, który polega na tym, że powinniśmy się spotkać, powinniśmy sobie zaufać, bo jest to wielki deal. Jeżeli wynajmujemy jakieś na przykład biuro na 10 lat, tak jak my ostatnio, to nie jest to deal, który można zrobić za pierwszym razem, dodając produkt do koszyka. Zwykle taki proces sprzedaży jest bardzo długi, wymaga on kilku spotkań, czasami pięciu, a czasami nawet dziesięciu. Na takim pierwszym spotkaniu przychodzisz się, i się przedstawiasz, zaczynasz od portfolio. Potem przedstawiasz firmę, potem przedstawiasz pierwsze propozycje, potem przedstawiasz rozwiązania, potem omawiasz warunki współpracy i tak dalej, tak dalej. Jeżeli jeszcze klient jest w Poznaniu, to zrobisz 10 tysięcy kilometrów, zanim nawiąże współpracę. Rolą marki osobistej i relacji w mediach społecznościowych, czyli social networkingu, jest po prostu skrócenie tego procesu sprzedażowego do minimum. A teraz podam Wam przykład. Jeden z moich ostatnio pozyskanych przez mnie klientów, bardzo fajnych, producent ciężarówek, Man Polska. Szefowo marketingu miałem swoich znajomych, ponieważ kiedyś była na jakimś moim występie, mnie dodała, z największą przyjemnością ją przyjąłem. Wrzucałem posty o tym, że social media to nie moja praca, to moja pasja. Ja social mediami się nie zajmuję, ja nimi żyję. Zaprosiła je więc na spotkanie, tylko że to spotkanie od razu miało charakter briefowy. Ponieważ ja nie musiałem na tym spotkaniu się przedstawiać, jaką to jesteśmy fajną firmą. Ona to widziała przez lata. Ona już wie nawet, jak moje dzieci mają na imię, kiedy mają urodziny. Zbudowaliśmy te relacje online, żeby na pierwszym spotkaniu od razu dobić targu i zacząć pracować, zacząć zarabiać. Na drugim spotkaniu z kolei zrobiliśmy szkolenie. Zrobiliśmy szkolenie dla przedstawicieli handlowych. Miałem ich przekonać do tego, że zaczną używać Facebooka i Linkedina do sprzedawania swoich ciężarówek i autobusów to mają szansę dotrzeć do zupełnie nowej klienteli. Co się okazało? Podczas pierwszego spotkania zamieściłem post, podczas szkolenia zamieściłem post. Na tym zdjęciu miałem taką ciężarówkę w rękach. I nagle zacząłem dostawać wiadomości na LinkedInie w trakcie szkolenia od ludzi, którzy bardzo chętnie skorzystaliby z oferty Man Polska, tylko nikt się jeszcze do nich nie odzywa, bo tych ludzi na LinkedInie na fejsie nie ma. Ludzie zaczęli ode mnie kupować ciężarówki przez to, że zamieściłem kilka postów. I patrzę teraz na te kilkaset handlowców i mówię, ludzie kochani, czy jeżeli zaczniecie się jarać tymi ciężarówkami jak dzieci, a jest was tu 200 i zaczniecie orać systemy social media swoimi ciężarówkami i autobusami, to nie uważacie, że dotrzecie do masy potencjalnych klientów, skoro ja nie mając wspólnego nic z ciężarówkami, nagle zaczynałem dostać zapytania ofertowe ciężarówkę? Poczuli to. Jeżeli jesteś handlowcem i chcesz pozyskać potencjalnych klientów, budowanie relacji jest najważniejsze. Jeżeli jesteś PR-owcem i chcesz budować relacje z dziennikarzami, budowanie relacji jest najważniejsze. Jeżeli jesteś HR-owcem i chcesz pozyskać najlepszych specjalistów, budowanie relacji jest najważniejsze. Umiejętność budowania znajomości z nieznajomymi, umiejętność tworzenia relacji jest najważniejszą cechą dobrych przedsiębiorców, sprzedawców, handlowców, marketerów. Możecie te działania realizować w mediach społecznościowych w takim samym stopniu jak w życiu codziennym. Rolą social networkingu i marki osobistej jest skrócenie procesów sprzedażowych, drogi do klienta do minimum. Dzięki temu docieracie do nowych klientów, a także robicie to szybciej. Social networking działa. I na końcu mam dla Was jeszcze jedną strategię. Strategię bardzo osobistą, ale przekonacie się, że działa w Waszym biznesie. Co z życiem prywatnym na Fejsie? W jaki sposób życie prywatne na Fejsie może odegrać rolę w biznesie? Oto case. Mój wspólnik, Michał Black, prezes systemu Idron CRM, pozyskał kiedyś w Stanach dostawcę, który dostarczył mu 60 tysięcy leadów, czyli kontaktów do potencjalnych klientów, to jest właścicieli sklepów internetowych, ze zgodą na przetwarzanie tych danych w celach sprzedażowych i marketingowych, za 22 tysiące dolarów. Przychodzi do mnie i się pyta Rachim, co o tym sądzisz? A ja mówię, stary, no, dobra cena, kupuj. Ale jest jeden problem. Musimy najpierw zapłacić, a oni nam potem wyślą tą paczkę lidów czterocyfrowym szyfrowanym numerem. Ja mówię, Michał, kurczę, to niebezpieczne. Dogadaj się z nimi. W końcu się z nimi nie dogada, okazało się, że musimy z góry zapłacić. Jak kupuje coś za oceanem, musi zapłacić, bo oni się boją. No dobra, płacimy, ale Michał, zanim zapłacisz, to proszę cię, sprawdź tą firmę. Michał sprawdził tą firmę i zrobił dwie rzeczy, chociaż nie jest social media ninżą. Sprawdził dwie rzeczy. Po pierwsze, sprawdził ich fanpage. I przychodzi do mnie i mówi, Rahim, sprawdziłem fanpage firmy. Działa od 2009 roku, ma 50 tysięcy fanów. Nie wyglądają jak firma, która się zwinie, jak dostanie te pieniądze. Wyglądają bardzo wiarygodnie. Uwaga, jednym z najważniejszych celów budowania obecności w social mediach przez Twoją firmę jest budowanie wiarygodności. Historii nie odbudujesz. Jeżeli Twój fanpage istnieje długo, ma dobre recenzje, ma społeczność i żyje, to nie jesteś firmą krzak, która jutro się zwija. Ale w B2B jest coś jeszcze. Oprócz firmy bardzo liczy się człowiek. Ej, Michał, sprawdziłeś tego właściwie? tak sprawdziłem. I jak? No, normalnie rodzinny człowiek. Bardzo fajny gość, który widać codziennie odprowadza swoje dziecko do żłobka. No, po prostu rodzinny facet nie wygląda na oszusta. No, zupełnie jak ja, słuchajcie, też odprowadzam dziecko do żłobka. Oczywiście teraz można wysnuć teorię, że odprowadza dziecko do żłobka, to może zaimprowizował tą sytuację, może nie wiem, może porwał jakieś dziecko, żeby zrobić zdjęcie, tak? Ale generalnie to buduje wiarygodność. Wiarygodność. Przedsiębiorcy i wiarygodność firmy. Wiarygodność to jest najważniejsza rzecz, która jest w social mediach. Kiedy pytałem Paulinę przed chwilą, dlaczego wybrała naszą firmę, to powiedziała, że wydaliśmy się wiarygodni. Wiarygodność firmy i człowieka, bo biznes chcemy robić z ludźmi, którzy nie tylko są specjalistami, ale których też lubimy, jako ludzi. Dlatego, jeżeli zastanawiacie się, czy łączyć życie prywatne z biznesem? Róbmy to, bo biznesem robimy z ludźmi, których lubimy. Kochani, zamykamy ten rozdział. W dalszej części porozmawiamy o biznesie social media, czyli jak ofertować klientów, ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Przypominam Wam o konkursie w ramach tego szkolenia. Jeżeli wrzucicie post nim inspirowany pod hashtagiem certyfikowany social media ninja, macie szansę na wygranie książek. Książek, które wybiorę specjalnie dla Was po Waszych zainteresowaniach. Pamiętajcie też o dołączeniu do grupy Rahim Black szkoli online oraz śmiało. Jeżeli mówiliśmy o social networkingu, dodaj mnie do znajomych, zaproponuj współpracę, zrecenzuj mój fanpage, śledź mnie na mediach społecznościowych, dlatego że szkoda, aby te relacje skończyły się razem z tym szkoleniem. To jest dopiero początek. Wierzę, że łączy nas pasja i zbudujemy coś wspaniałego.